Nie umiem nut, więc to jest jakby kuriazum. Raz zaczęliśmy od słabych stron na tym wywiadzie. Ci to było dla mnie za mocne, ale. A na początku za mocne. Ale tak? wchodziło, wchodziło tak jak na złe towarzystwo i narkotyki. Jestem wiele, wiele lat yy, czysty w ogóle yy, od jakichkolwiek substancji zmieniających świadomość. Skubasz stracił wszystko w wyniku swojej narkomanii. Choć to wino z tym winem tutaj, ale generalnie na nic nie lisz. Że kolejnym gościem audiochwili jest Radosław Skubaja, to pewnie nie wszyscy do końca będą wiedzieć, o kogo chodzi. Kiedy powiem Skubas, to już znacznie szersza grupa osób będzie go kojarzyć, acz uważam, że wciąż za mała. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Dzień dobry, dobry wieczór. Do tego tematu na pewno dojdziemy dosyć sprawnie, ale najpierw chciałabym zacząć od początku. Teraz taka jest trochę presja, ponieważ nie mamy za dużo tego czasu przez Twoje obowiązki. To dobrze, bo to znaczy, że dużo się dzieje, ale zacznijmy od tego, jak Twoja mm, przygoda, historia z muzyką się zaczęła, oprócz tego, że od gitary. To takie jest. Tak, najbardziej na początek jest takie. Nie, Najbardziej znienawidzone pytanie. Tak, dlatego takiego zaczynamy. <laughs> Potem no będzie no już dobrze, tylko lepiej. Już nie ma złych pytań, są tylko odpowiedzi e, fajne lub nie fajne, ciekawe hmm, lub nie ciekawe. E, no bo co to znaczy przygoda, prawda? I, i, czy, czy fascynacja, czy, czy próba gry na instrumencie, czy próba Mierzam... tworzenia? To już, już wisz, ja odpowiadam tak, już w sposób, oczywiście. żebyś tymi coś powiedział. Ale bardzo więcej. dobrze. I właśnie bardzo dobrze, bo dzięki temu rozwinie się ta rozmowa. Yy, jesteś po studiach, yy, jesteś też wykształcony. Jesteś politologiem, jeżeli. Yy, Chyba tak, kojarzy. ale nigdy nie, ale yy, nie. Nie miałem dyplomu w ręce. Wiele osób <noise> z nas ma taką historię. Yy, Niekoniecznie z politologią, ale generalnie. Yy, jesteś też wykształcony muzycznie. Yy. To też jest takie dosyć kontrowersyjne. No. Niech będzie. Generalnie... Mogę rozwinąć się, jakby nie mam z tym problemu. Czyli co? Czyli były studia i studia zostały skończone? Studia zostały skończone, politologiczne, mm -hmm. no ale tak na odwal się na zasadzie mm, nie narażasz nie się nikomu, bo nie pracuję w zawodzie i tak naprawdę uważam, że szkoła nie uczy, że ty się uczysz. A ja się nie uczyłem. <laughs> Nawet byłem raz na wykładzie. Mogę teraz powiedzieć no, kłopot. Czyli no, byłeś zdolny, bo, tak? Nie, no po prostu... Przechodziłem, kolejne um, jakieś zadania do odhaczenia wykonywałem. To nie jest um, stawanie się politologiem, dziennikarzem, kimkolwiek takim. Aczkolwiek no, jakieś podwaliny ku temu, żeby to studiować były... Pewnie trochę nacisku od strony mojej mamy. Pozdrawiam. No właśnie do tego tak, też zmierzam. E, żeby właśnie się zabezpieczyć, żeby coś tam mieć. Nie wiem, czy ten papier mi się kiedyś przyda. E, mam nadzieję, że się nie, nie przyda. Chciałem powiedzieć. No dobrze, ale nie dał ci trochę świętego spokoju w tym momencie. W Chociażby. Domu, tak. z, właśnie. O to dał chodzi. mi, ale. E, no ale właśnie. Mm, Skończyłem te studia i nigdy tego dyplomu nie, nie użyłem. Tak samo poszedłem na, na studia muzyczne, gdzie nie umiem nut, więc to jest jakby kuriozum. No właśnie. Szkoła nie uczy, ty się uczysz. A można przechodzić, można się przedostać, można zaliczyć. Nie ma to nic wspólnego. Dlatego ja mam do edukacji takie, taki, taki stosunek, przynajmniej ze swojego doświadczenia taki średni. Nie mówię, że edukacja jest zła, że. Myślę, że system edukacji jest zły. O, no, to, to, to bym na pewno. Ja na pewno tą Myślę, że będzie wiele, wielu entuzjastów tego stwierdzał. Ja jeszcze nie mam dużej wiedzy ogólnej, na wielu rzeczach się nie znam, więc ja się nie będę wypowiadał, że wiedza jest zła, edukacja jest zła, bo, bym, bo po prostu wyszedł na kretyna. O, szkoła muzyczna, to mogę rozwinąć na tyle. W tamtym momencie dla mnie stanowiła coś, co dla dzisiejszych dzieciaków, czy, czy nawet wczorajszych, dawały. Tak zwane talent show. Mhm. Czyli, że ktoś cię poklepał po plecach, ktoś powiedział, że się nadajesz, że pasujesz, że, że powinien śpiewać. I ja miałem trochę tak z, z Katowicami, że to była taka uczelnia, która miała taką renomę, i ja z jakichś względów chciałem się tam dostać. Bo wiedziałem też, że, że, że mam jakieś predyspozycje do śpiewania i czyli tak naprawdę szkoła um, była tylko i wyłącznie jakimś, jakimś rodzajem drogi. Myślę, że studia też, ponieważ e, mógłbym pójść do jakiejś roboty, zamiast studiować, zamiast cokolwiek czytać na tą politologię. E, czyli był kontakt z, jednak z literaturą w jakiejkolwiek formie, a nie na przykład z łopatą, więc pod tym kątem te, te uczelnie coś mi dały. ale a jaka czy... jest twoja relacja z literaturą? Dzisiaj straszna. Biorę książkę przed snem, po całym dniu siedzenia przed kompem, y, robienia różnych rzeczy przed ekranami i zasypiam. A jaka to jest książka, jeżeli już się decydujesz wziąć ją do ręki? Nie wiem. Żulczyka czytam po prostu od deski do deski. To jest jakaś uzależniająca, toksyczna literatura, <głos> 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 która mnie wkręca. A tak to dużo czytam takich książek o, o duchowości, dużo lubię takich pu publikacji. Niekoniecznie poradników, ale takich... Y, ale wiesz, że to, około, tam nie ma fabuły, która cię ożywi, jednak raczej tak. treść, która tak. potrafi no uśpić. żółczyka czytałem, to od, y, dawno temu w Warszawie czytałem longiem przez trzy y, przez dni. Naprawdę? Wierzę, tak, ale Czyli no, zarywałeś noce? No, no, w ciągu dnia czytałem, miałem akurat czas, ale to kompulsywnie zrobiłem, no właśnie, bo mnie fabuła zaciekawiła. Czarodziejską górę Tomasa sama mm -hmm. na próbowałem czytać, to, 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 to była masakra, to było jakieś wyzwanie. Ale wspaniała, wspaniała książka. Ale to, to nie dla mnie literatura. Okej. Okay. Czyli jednak nie jest tak źle. Skoro czytasz Żulczyka, to jest dosyć przecież. Książka wyszła bardzo niedawno. Żulczyka w sensie. się czyje ta bardzo szybko, bardzo sprawnie. No ale za mało czytam książek. Trochę, trochę to jest mój kompleks taki, że, że więcej rozwinąć się. Tak, no, od razu zaczęliśmy od słabych stron na tym wywiadzie. Ty widzisz, znowu będzie tylko lepiej. To w takim razie powiedz mi, czego słuchasz. To nie miało być pytanie, które chciałam zadać y, od razu, ale m, jeżeli już wspomnieliśmy o książkach, to teraz może nie dyskografia, bo teraz właśnie pytanie, czy słuchasz płyt, I czy właśnie, raczej... I przejdę takim łukiem z tego, z, tej, z tych y, m, z po, pozycji jak to się mówi? Książki, muzyka, filmy, jak to się nazywa? Nie media, tylko kulturę. Tak? Kulturę Kulpozycje, sztukę kulturę oczywiście. Kulturalną. Że mam wrażenie, że nie słucham dużo muzyki. Tak jak kiedyś słuchałem. Że więcej w samochodzie. Mówię o samochodzie, bo samochód jest takim miejscem na rozmowy telefoniczne i na słuchanie Oczywiście. rzeczy dla mnie. Mhm. Dlatego bardzo lubię jeździć samochodem, y, nawet w korku, bo wtedy mogę sobie wszystkie zaległości odrobić, ale bardzo dużo rzeczy słucham. Ale niekoniecznie podcastów. Tylko, tylko muzyczki. Tylko, nie. Tylko właśnie y, słowa y, mówionego w formie warsztatów, w formie różnych y, filmów y, na YouTubie szkoleniowych. Różnych, Aha. myślałem, takich... że słowo, to powiesz mi, że audiobooki. Audiobooków nie słucham. Akurat z okay. audiobook... wolę fizyczną książkę niż audiobook. Tak mam. Mm -hmm. Chociaż mój krótkotrwały roman z audiobookiem z, z przepięknymi polskimi głosami e polskich aktorów, to, to, to było też fajne przeżycie, ale nie, w, nie, nie weszło w mi w krew. Yes, Natomiast no. dużo słucham, dużo się edukuję. E to właśnie, bo kto się edukować, to się edukuje. O, I teraz jakby po szkole to następuje. W moim przypadku. Więcej słucham tego niż muzyki. I nie wiem dlaczego tak jest. Czy dlatego, że jest tak dużo muzyki w moim życiu, czy jest tak dużo muzyki co codziennie? Na Spotify u 40 tysięcy utworów dziennie ktoś tam wyliczył. No to, to jest jakiś, jakiś obłęd, kiedyś, kiedyś był głód. Ja słucham muzycji. bardzo dużo. Należy do tej właśnie szalonej grupy, która miała tak dużo tych utworów przesłuchanych. Ale to jest oczywiście kwestia. Kolejna czasu rzecz, życia. którą u, u, ubóstwiam. W tym momencie mam na, na, na dyskus pięć filmów i jeszcze mam kilka seriali. Cały czas mam taką listę w telefonie: seriale i filmy. I to się nie kończy. I nie kończy. I to są Oscarowe pozycje, to są jakieś świetne rzeczy, których nie widziałem. Ale czas, uwaga, czas, uwaga. To są te rzeczy, ta nasza gotówka najcenniejsza, którą musimy wydać na coś. Na co? Najczęściej na co, nie wydajesz? Yy, jednak na zajmowanie się muzyką. Czyli na, na, na twórczość, a nie. Ym, tak myślę. Obserwowanie jej albo tak pominięcie jej. Tak myślę, że na twórczość yy, i czasami właśnie chyba z tego tytułu też nie ma taki, tak dużo miejsca na konsumpcję tej muzyki, skoro, skoro jest obecna. W moim życiu. Bo jeśli produkuję ut utwór, no to później nie, nie będę słuchał dwie godziny muzyki, nie? E... No chyba, że innej zupełnie niż ta, którą komponujesz. A to ci się przecież zdarzało. Ty, znaczy, no, ty słuchałeś tak. i Michaela Jacksona, i słuchałeś teraz nie wiem czy Pantery, czy Slayera, ale to były na pewno ostre e, brzmienia. A teraz te, teraz jak, jak mam czegoś słuchać tak longiem, to wolę takie rzeczy uspokajające albo bardzo w brzmieniu subtelne. Na przykład? E, Narski Masetki bardzo długo gościł okay. u mnie. E, e, lubię takich Olufsonów różnych grających. Mm -hmm. e, bardzo polubiłem Molly Luis polecam taką gwizdaczkę, W ogóle to nie wiedziałem, że jest taki instrument. To nie jest solistka, która gwizdze. To muzyka taka trochę latynoska, trochę bosanowa, ale e, nie ma so... solistą jest gwizdaczka. Tak, the Whistler. Okej, okay, ale wokół są instrumenty no, tak? Klasyczne a, klasyczne instrumenty, okay. i, i, czyli taka muzyka mi towarzyszy. Tak. Albo drum and bass, skoro, skoro, skoro jakby to, że to jest mój główny taki target. Poza. I od czego to zależy, po co sięgasz? No bo jednak rozrzut jest spory. Hmm. Czy nie ma zasady? Po prostu do dnia. Nie ma zasady i tak teraz wy, wypadła mi myśl, bo, bo sobie galopowałem po tych, po tych tematach. Wcześniej słuchałem muzyki płytami, albumami, i mam taką nostalgię. Pamiętam ten przeskok z pewnie młoci widzowie, nie będą kumać w ogóle co chodzi, ale. I często ten temat poruszamy. Kasety magnetofonowe kiedyś. To była to był jedyny nośnik oprócz winyla, bo jeszcze nie było. Znaczy CD było, ale bardzo rzadkie takie też. No, raczej Walkmany jeszcze wtedy. walkmany, tak. Mm -hmm. I te kasety były w gruncie rzeczy pirackie. Czyli była taka chamska książeczka, wziąże, wkładka. I tak, pojedynczy podpis. jeszcze nie było pirackich wtedy. To ty nie, jeszcze powiet nie, powiet nie, ale. No przecież nie będę się teraz przedstawiać publicznie. Już to parę razy wycinała. Tak? No to ty nie, to nie wiesz. To, to no wiem, że to wiem Teraz kopiowanego to jeszcze nie było to. No, jeszcze nie. Przegrywało się z mm -hmm, CD. Tak, tak. I, 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 w, i, I ja pamiętam właśnie, że te kasety takie nieoryginalne, to było, to było jedyne źródło muzyki. I No i to mnie trochę wkurzało, bo, bo, bo dostawałem tą kasetę pamiętam metalikę od babci. Babcia mi kupiła w sklepie z zabawkami Metalikę. W sklepie z zabawkami? No były z kasety sprzedawane z czachą, trupią czachą. To był pierwszy kontakt z Metaliką. Ale babcia celowo Nie, nie, nie miała ja, pojęcia wiedział, ja wiedziałem... wiedziałem. Czyli... Nawet pamiętam dokładnie, kiedy to było. To dla mnie jest takie, taka data, kiedy zaczęły się wolne tańce z dziewczynami. Pierwsze takie erotyczne historie w, 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 w życiu I to dzieci. to raczej so close, numer okay, Tak, numer, i, mm. i Guns N' Roses, i Metallica, to wtedy było otwarcie do rockowej muzyki takiej mocnej, no. I... no ale to było to, to, I think, Else Matters, czy to było? No, oczywiście, że no, tak. Okay, czyli to tak no, oczywiście, numer, no, no, przy czym, to trwało chyba 11 minut, czy tam, Gansi, no to, 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 było, to było świetne po prostu. No mm. i, 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 ale i to, potem... Ale śpiewać można było wspaniale na kilka głosów. Lubię no. tam te czasy <laughs> muzyczne. Mm. I pamiętam tą kasę te właśnie metaliki i to, to takie mocne brzmienie, to było dla mnie, ja trochę tak nie wiedziałem co ty o tym sądzić. To było dla mnie za mocne, ale. A na początku za mocne, Ale tak? wchodziło, wchodziło tak jak na złe towarzystwo i narkotyki. I, I zakochałem się oczywiście w muzyce metalowej i rockowej, ale wracając do nośników. E, pamiętam przeskok, jak weszły kasety z hologramem. Kasety oryginalne, gdzie można było rozwinąć sobie wkładkę się, i w, 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 wkładkę, i A, przeczytać mh. teksty, i zobaczyć, da, gdzie było najważniejsze. To był, to był. To było jedyne źródło informacji. Nie jak jest dzisiaj, że, 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 że jest, wiesz, Wikipedia, i, i Wikipedia, i możesz wszystko wyczytać i, i w ogóle Instagramy, i. Nie było nic, nie było wywiadów z Freddie Mercury, nie było wywiadów z Zakiem z, z Roka z Rage Against The Machine. Jak no, nie... a nawet jeżeli były, to nie trafiały do Polski po prostu. No. Wiele rzeczy w ogóle nie trafiało do Polski. I, mm. i, i, i pamiętam, że te kasety y, mam do dzisiaj, umamy w Lublinie w piwnicy, one leżą już zakurzone. I czasami zdarzyło się tak, że wracam do. Y, ja kupowałem wszystko, co było po prostu w sklepie. Ale było nie za wiele, to mogłeś kupować po prostu wszystko. Z jakiejś tam gałęzi, która mnie interesowała w danym momencie, czyli nie wiem, miałem moment, że słuchałem na przykład hardcora albo rapu z metalem, bo właśnie Rage Against the Machine słuchałem wszystkich kopii możliwych, e, jakby klonów odnóg tego gatunku, czyli byłem bardzo taki dobrym materiałem byłem na dziennikarza muzycznego, bo słuchałem od deski do deski, poświęcałem dużo czasu na to. Teraz nie mam takiego, takiej przestrzeni. Ta waluta w postaci czasu i uwagi ona się bardzo skurczyła. To czemu politologia właśnie, a nie na przykład dziennikarstwo? No bo politologia specjalność dziennikarstwo. A, okej, okay. dobrze. Czyli, okay. mm. To spokojnie będziesz mógł to jeszcze wykorzystać kiedyś, jeżeli zapragniesz. Może zajmę twoje miejsce kiedyś. No może, a może to się wcale nie musi wykluczać. Może nie musisz mnie przeganiać ze sceny, żeby na nią wejść. też Tylko wiesz, jakoś się podzielimy. Dobra. W każdym razie, yy, kończąc już ten, ten wątek kasetowy. To nie były często wybi wybitne pozycje, których słuchałem, ale byłem. Tak skrupulatny w, w przesłuchiwaniu tej muzyki, że znam ka ka każde uderzenie, każdy utwór na pamięć do dzisiaj. I to jest, i to jest fajne. Chciałbym kiedyś do tego wrócić. W, 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 nawet nie pamiętam nazw tych zespołów, ale pamiętam te płyty. A teraz wchodzę sobie nowości Spotify, Piątek. Okej, 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 okej. Czyli tak słucham. Nie mam, mam tego świadomego takiej... słuchania, że, że po prostu że, 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 że siedzę. Nie pamiętam kiedy to zrobiłem, że usiadłem i że przesłuchałem jakąś płytę. I jest mi z tego powodu przykro. Trochę. Mi też jest przykro, że tego nie robisz, bo oczywiście trudno się za to zabrać. Ja często to też odkładam, yy, kiedy mam to zaplanowane, a potem to jest bardzo fajny trans, kiedy sobie tak usiądziesz i zaczynasz, nawet nie wiesz, kiedy ta płyta się kończy, i słuchasz jej w całości. To jest super, bo teraz mało kto tak robi. Tak, Daj sobie strony... jeden utwór do playlisty. Znasz tego wykonawcę tylko z tego utworu. Tak. I nie zaglądasz w tę dyskografię ani wcześniejszą, ani późniejszą, ani w tę konkretną płytę, z której jest ten utwór. Z drugiej strony bardzo lubię słuchać muzyki klubowej. Ona daje mi takiego kopa, ale mówię tylko o gatunku drum and bass. Ogólnie okay. inne takie 120 techno-house nigdy mnie nie kręciły. A drum and bass ma jakieś tempo takie podskórne. I, i czas, i, i tam nie, ma niekoniecznie albumy. Tylko, tylko kawałki. A ja też dużo czasu spędzam. Ostatnio miałem taki okres testowania mikrofonów, słuchania swojego głosu w słuchawkach i, i lubię czas spędzać z gitarą i sobie tak śpiewać po prostu cokolwiek. Znaczy cokolwiek, w sensie nie brzy piosenki. Ja ogólnie ja nie lubię siedzieć w domu i śpiewać piosenek. Ja mam takie, to, to, to jest takie moje trochę zboczenie, że lubię coś śpiewać w jakimś nieznajomym języku. Czuję się wolny. myślisz sobie takie nikt kubasowe mnie, esperanto, tak? Nikt mnie nie słucha wtedy, nie widzi. Mhm. I lubię tak spędzać czas. I wtedy też rodzą się wszystkie te melodie, które gdzieś można na pójcie znaleźć. Podobno masz bardzo drogie gitary, prawda to? Drogie nie, ale wyjątkowe. Na czym polega ich wyjątkowość? Na pewno, zrobić, że są, że są starsze od 40 muzycznym. lat do mnie. Wszystkie. I, 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 I to jest i To, to jest, jest, jest jakieś takie hobbystyczne kupowanie ciekawych egzemplarzy? Wiesz co, niekoniecznie. To Ile nie, masz do, gitar? I, wszystkich gitar może mam, 8 czy 9, nie jest aż no. tak dużo, ale e, to nawet nie, jest, nie wiem, czy to jest hobby, czy to jest hobbystyczne hobby, e, bo są ludzie, którzy są kolekcjonerami, którzy nie grają w ogóle na instrumencie, a mają na przykład, nie wiem, Gold, gold Topa z 60 lat, który kosztuje tam, nie wiem... Stop... Nikogo takiego tutaj nie ma. Ty jesteś człowiekiem, który z tych sprzętów korzysta. Słuchaj, znalazłem nie. gitarę na, na stronie amerykańskiej, która kosztowała 350 tysięcy y, mhm, dolarów. Co, tak, co tak, zrobiłeś nie? z tym znaleziskiem? Nie no, pokazałem kolegom, nie, okay. że, że coś takiego <laughs> jest możliwe. Ale y, lubię z, y, w ogóle chyba... Y, mam, mam duży szacunek... Do brzmienia starego sprzętu. Gitara to jest trochę inne narzędzie niż mikrofon, ale mam wrażenie, że poza komputerami wiele rzeczy produkowanych dzisiaj jest gorszy, gorszej jakości. Gitary to jest jeszcze temat starzenia się drewna i, i, i próchnienia drewna, co, co daje. Yy, Te określony ilnicy. efekt yy, też brzmieniowy, ale samochody, wiesz, prawdziwi samochodiarze ci powiedzą, że do tego roku Mercedes był dobry, czy Volvo, czy i tak dalej tak dalej. Z mikrofonami jest tak samo, z gitarami jest podobnie też. A możesz powiedzieć mi, yy, jaka jest najgor naj, najdroższa gitara, jaki jesteś w posiadaniu? Mogę, oczywiście, że mogę. Ona zaraz chyba idzie w górę. A jest to Gibson J45 z 65 roku i dałem za nią 3000 dolców. Czyli gitara to jest inwestycja. Sprzęt markowy, vintage'owy jest inwestycją. Tak. Okej. Okay. To jest Tak, tak. Pewnie trochę inaczej niż z samochodami, chociaż. Do ich Samochody? Nie znam się tak na to, zesz, też Tak, i do. Górę, jak, są dobrzy, jak są w dobrej jej kondycji. Tylko ja na tych gitarach grałem na koncertach, ja ich wcale nie oszczędzam. Jasne. No bo okaże się, że już później nie ma tych koncertów i te gitary cały czas wisiały w domu. Nie jestem aż taki. Wspomniałeś przedtem o tym, że ciągnęło cię także do złego towarzystwa, do narkotyków. Trochę tych używek w twoim życiu było. Teraz tych używek w twoim życiu nie ma już w ogóle, prawda? Mhm kiedy był ten moment, kiedy zdałeś sobie sprawę, że musisz zmienić swoje życie? To ciekawe, bo moment, moment był w momencie największego pik piku, były właśnie popularności i, i kariery i w ogóle takiego. No, czyli nie mam dla siebie miłości w 2014 roku, rok, 10 no, lat I, temu. i wtedy, wtedy to się zadziało się coś nie, jakby niedobrego, aż już taka była akumulacja i, i quit. No i od tamtego czasu kumulacja hmm, zachowań, których żałowałeś, kumulacja jakichś sytuacji, w których się znalazłeś, a nie powinieneś był? Tak, bo ogólnie chyba tak jest y, w ogóle z uzależnieniem. Y, myślę, że z każdym uzależnieniem, chociaż one się różnią od siebie, bo uzależnienie chemiczne trochę swoimi... Um, no masz, może się uzależnić psychicznie, może się uzależnić wiesz, fizycznie, no, no i to jest... uzależnienie od telefonu też jest może być zabójcze. Mhm wystarczy... Co, co, co też mi się zdarzało, myślę, że każdemu, tak jakby szczerze miał powiedzieć, zdarzyło się używać telefonu komórkowego w sposób szkodliwy, czyli właśnie gdzieś jadę i na przykład A nie, no, klikam, oczywiście. albo idę ulicą szkodliwy i... Szkodliwy dla szyi, szkodliwy dla, dla wzroku, albo szkodliwy po prostu bezpośrednio w jednej chwili. No może, może... Albo właśnie uwaga yy, względem dziecka, nie? I tak mm -hmm. dalej. Więc jakby te, 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 te nałogi, one są do siebie podobna, ale z substancjami działa to troszeczkę inaczej, bo jak się po prostu w, w twoim życiu zagęszcza dużo trudnych emocji, niechcianych emocji i niekoniecznie wcale złych, mogą też być dobre i te używki istnieją w twoim życiu, tak na, na co dzień, przy każdej okazji, to wtedy jakby można widzieć, zaobserwować przebieg, rozwój tego uzależnienia, nie? W tą złą stronę. I, no i tak też się stało u mnie. Urodził się mój syn, e, wydałem płytę, wszystko jakoś tak, tak nabierało takiego tempa. I, mm, ale to był mm, efekt y, takiej kuli, kuli śnieżnej, która już się nabierała przez wiele lat. To nie było tak, że nagle po prostu się coś stało i nagle trzeba było się zatrzymać, tylko to była taka eskalacja, taki moment. Każdy, każdy kto e, rzuca Narkotyki i alkohol, ma problem. Mm -hmm. Ludzie, którzy nie mają problemu, nie muszą tego robić. Albo nie są uczciwi wobec siebie. Nie? Tak jest. I, i, i w, czyli to jest y, musi, musi dana osoba sięgnąć do dna, i to dno y, może się powiększyć, pogłębiać, tak? pogłębiać. I, mm -hmm. I to dno każdy ma gdzieś indziej. Mm -hmm. I ten taki pijak, którego widzisz na przystanku, on bardzo wiele razy pogłębiał swoje dno. Nie tak, że raz tąpnęło, że mu się coś stało w życiu, już go wywali z pracy i wtedy on tam się znalazł. Tylko tych den, nie wiem, to się nie odmienia chyba. Wiesz, no, dla jednego dużo. muzyka to będzie na przykład gorszy występ, bo jesteś na kacu albo jesteś pod wpływem i wtedy mówisz sobie no, nie, nie a, mogę a sobie A co powiedzieć, jak był lepszy występ, jak, 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 tak, jak byłaś na procha. no na przykład. To, a, no z... tak, więc pytanie właśnie, gdzie sobie wyznaczasz te granice, no nie? Bo jesteś sobie to w stanie wtedy jakoś tak wyrównać. Właśnie dlatego powiedziałem, że jest jednak ta różnica, bo wiesz, bo film Wieloryb, widziałeś? Mm, no to jakby też musi nastąpić jakieś dno w ob obżarstwie. No ale jednak dnem w obżarstwie jest, no to, no to jakby, jakbyśmy poszli na jakąś kolację taką włoską i byśmy się nie niby... powiemy tydzień już nic nie a tak, I tak no, już na drugi dzień. Prawda? To przypomina, że już się nie napije. Mhm. Już koniec z alkoholem. No to pewnie, pewnie też masz takie doświadczenia, na jakiejś Ale... imprezie, że już nie, sięgam już tak, nie sięgam tak, alkoholu. Tak, no i za tydzień mhm. było to samo, nie? Tak. E, więc to, to jest. E, to jest temat bardzo taki śliski, no bo myślę, że uzależnienia z jednej strony e, dotykają wszystkich. A z drugiej strony nie każdy jest alkoholikiem albo narkomanem. Mm -hmm. No, bo też trzeba mieć tendencję do uzależnień i też te uzależnienia tak. są różne. Ale ty potrzebowałeś terapii uzależnień, czy. Ja przyszedłem taką krótką mm -hmm. terapię i od tego czasu. Tak, jeszcze miałem po drodze różne jakieś, ale już nie chcę tutaj opowiadać dokładnie o szczegółach, ale, ale w sensie, że nie było to od razu, że wszystko mi odpadło. Wyboista droga. Ale, ale, ale tak, no, jestem, jestem, jestem wiele, wiele lat czysty w ogóle od jakiejkolwiek substancji zmieniającej świadomość. Jest to o, to o tyle, mm, mówienie o tym w programie, na podcaście jest o tyle ryzykowne, że... Tutaj nie ma żadnych siłaczy, i noga się może podwinąć każdemu, i, 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 i to już jest, się dźwiga, jakiś taki wiesz. Jeszcze pewnie zatytułujesz ten podcast w tendencyjny sposób. Masz jakieś propozycje? Dawaj, Andrzej. Eee, <laughs> trochę. Jakiś... stracił wszystko w wyniku swojej narkomanii. O. Za długi. Nie, za długi. No, Ale coś... no wiesz, o to chodzi. tak się to robi, żeby to było interesujące, żeby do Klik kogoś przyciągnąć. A to jest mm -hmm. zupełnie bardzo prozaiczne. Nie, nie stracił wszystkiego, tylko po prostu yy, zatrzymał się w porę, tak nazwał. No. Ocaleni. takim nie stracił trochę pieniędzy, jeżeli już by to uściślać, czy nie? Czy nie miałeś takich szansy? Nie wiem, nie chcę. Ciężko jest mi określić to. Yy, Y, 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 czy na przykład y, rozbita rodzina, czy to jest wynik, w, w wynikiem tego, tego? Myślę, że nie można tego jeden do jednego sk skwitować, że raczej jest to. Y, suma różnych. Jest wężyn, to przede tak. wszystkim styl życia, styl myślenia. Jakby to, to nie jest tak, że ktoś jest nietrzeźwy, to znaczy, że ktoś jest od rana do wieczora jest nietrzeźwy i myśli w sposób nietrzeźwy, tylko ja dalej jestem, y, bywam nietrzeźwy. Jak na przykład mamy jakieś włączy mi się, że coś muszę kupić nie? sobie. No to, kurde, to jest Czyli obsesja. Czyli zmieni się trochę nie? uzależnienie na inną uzależnienie? Jak jesteś zakochana w, w kimś, na przykład niewłaściwym, nie, nie, nie mówię o stałym związku, który już jest, mm -hmm. kojarzy się z bezpieczeństwem, z czymś takim stabilnym, tak. to, 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 to jak jesteś z, 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 zakochana, to też jest nie nie? A więc ta trzeźwość ma... To nie jest tylko, że ktoś sobie tam lubił wypić, czy zapalić, czy, czy tam coś więcej, nie? Ale oczywiście, no kiedyś byłem, kiedyś byłem raz, yy, właśnie rozmawiałem o jakichś swoich problemach, poszedłem do psychologa, do pani psycholog, zacząłem się z nią umawiać i, i ona powiedziała mi, proszę pana, pan musi pójść na terapię uzależnień, bo ja paliłem yy, jointy przez wiele mm -hmm, lat, nie? Tak. I, i, I ona mi pierwsza powiedziała po prostu wprost, że jak pan się chce zajmować problemami jakimiś najpierw, tam swoimi mm -hmm. emocjonalnymi, w relacjach, yy, to trzeba najpierw zlikwidować to, bo nie da się tego odwrócić. Poza tym zawsze branie narkotyków, picie, seksoholizm, nie wiem, hazard, zawsze to będzie objaw. To nie jest nigdy przyczyna. Ludziom się wydaje, ja usłyszałem kiedyś takie stwierdzenie, alkoholizm się zaczyna, kiedy rzutasz alkohol. To jest bardzo egzotyczne stwierdzenie, którego ludzie, tacy zwyczajni śmiertelnicy mogą w ogóle nie pojąć. Dlatego, że w większości, ludziom, w większości ludzi wydaje się, że odstawienie substancji likwiduje problem. A tak naprawdę te substancje były próbą rozwiązania tego problemu. Nie wiem, czy nadążasz. Tak, tak, oczywiście. Tylko... Lekarstwa, jest... rozwiązania, jakby sposobu poradzenia sobie... W przypadku sobie... pewnej grupy osób, bo na pewno nie możemy uznać, że w przypadku każdej jednej osoby. Tak, tego. ale po prostu kultura picia jest taka, że się pije ze szczęścia, świętujemy coś pozytywnego albo zalewamy smutki, tak? Jest różnie. Czyli więc... emocje, tak. Oczywiście. No jakby przypomniała mi się rozmowa właśnie a propos podcastów, rozmowa z, z Robertem Rudkowskim, mhm. to, to, to on ma na ten temat dosyć takie kategoryczne zdanie, a, ale ciekawie się jego słucha rozmów, więc odsyłam. On by tutaj na ten temat coś powiedział o tej naszej kulturze. No wiesz, są kultury, gdzie, gdzie w ogóle ludzie nie uznają, że można na przykład nie jeść mięsa. Albo, że można się nie napić. pewnie w południowych krajach, czy w jakichś Oczywiście. Czyli Czy tam alkoholizm nie istnieje? E, myślę, że każdy z nas używał alkoholu w tym samym celu. W, 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 w jakimś tam stopniu, nie? Byłaś na randce, no, jak kwestia kontroli 18 lat, to też sobie wypiłaś to wino pewnie, tak? Oczywiście. Się, więc nie, nie różnimy się od siebie, mm -hmm. tylko ja myślę, że różnica jest taka, że dla jednych te używki stają się kluczowe w ogóle w, w regulowaniu swojego życia um, emocjonalnego, a u drugich niekoniecznie. To znaczy, poszłaś na tą pierwszą randkę, byłaś po winie, choć to, że chyba tak się odróżnia alkoholików, narkomanów, nie wiem, co, co, co tam jeszcze, od nie alkoholików, nie narkomanów, że jak nie będzie tych jointów na imprezie, to będzie też fajnie. Jak nie będzie tego alkoholu na tej randce, to będzie OK i pójdziesz do łóżka na trzeźwo i tak. też będzie bardzo fajnie. Dokładnie. A ten, kto ma problem z tym lękiem, z tym przed bliskością, bo to o to chodzi, mm -hmm. lęk przed bliskością, to jest problem, a nie alkohol. Oczywiście. To on po prostu będzie tego potrzebował, żeby w ogóle, czy tam kompleksy, wiesz, no żeby... Poradzić sobie no, z sytuacją generalnie. Masą emocji właśnie, nie? Z emo emocją szczęścia, no nie wiem, zagrała, zagrałaś koncert świetny Chce się to uczcić, tak? Chce się też, też te emocje poskromić, które są po zagraniu koncertu ogromne, niezależnie czy na trzeźwo, czy nie na trzeźwo. Więc tu w ogóle nie chodzi o alkohol, nie chodzi o narkotyki, tylko chodzi o emocje. A, po, a potem, oczywiście, to już wrasta w Twoje życie i staje się to już z oczywistością, codziennością i jak rozmowa, no to musi być przy tym. Wiesz, ja prowadzę bardzo dużo rozmów z ludźmi, yy, uważam, że, że to jest główna. Główny walor człowieczeństwa, że można rozmawiać, można myśleć, właśnie i nie, nie być w swojej głowie, tylko że jest tragedią największą i nie potrzebuje do tego alkoholu, żadnych Już. substancji. No, nie wiem, jak to było kiedyś. Ja, ja jestem akurat gadatliwy, ale, ale tak. No... Chodzi o rozmawianie o, o, o głębokich sprawach, o, 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 o żeby nie rozmawiać na powierzchni. Oczywiście nie jest to pewnie do końca możliwe na takiej rozmowie tutaj. Ale właśnie, ale... możemy nie rozmawiać tylko o tych uzależnieniach. Bo no, no To w ogóle nie jest o tym. Właśnie. E, i, I są emocje, które na pewno też towarzyszą ci przez te 10 lat, towarzyszyły ci wcześniej, przez całą Twoją karierę. Powiedziałeś, że PIK to był właśnie 2014 rok i e, nie mam dla ciebie miłości. E, ja ci to mówiłam e, już przy pewnej okazji, no ale warto to powtórzyć. E, ja nie słyszałam o tobie wcześniej. Kiedy ym, wyszła pierwsza płyta, to pierwsza płyta to po 2012 12. właśnie i to było Wilcze yy, Jeszcze chciałam do tego wrócić, ale najpierw byłam w Kazimierzu Dolnym na festiwalu filmowym Dwa Brzegi, zdaje się, na którym jeździłam i staram się jeździć regularnie. No i tam różne są atrakcje przy okazji, na przykład koncerty. No i jest koncert z Kubasa, taki wiesz, pamiętasz tam, takie patio, taki, taki no, tak, miejsce. Tak, tak, miejsca siedzące. No ja już wtedy mocno interesowałam się muzyką, także muzyką alternatywną, więc tym bardziej moje ego trochę na tym ucierpiało, że cię nigdy wcześniej nie słyszałam. No i oczywiście zrobiłam sobie taki szybki przesłuch przed tym koncertem, super, super, poszłam na koncert i kiedy usłyszałam Nie mam dla ciebie miłości na żywo, no to... Rozpadłam się tam na milion kawałków. Myślę, że nie tylko ja, bo było to bardzo emocjonalne y, wykonanie na pewno. No i przepiękny utwór w ogóle. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie słyszał, to mega zazdro, bo usłyszeć to po raz pierwszy to jest coś y, ekstra. I wiesz co, przygotowując się do tej rozmowy, zupełnie nowe światło zostało mi rzucone na ten utwór, ponieważ zawsze pewnie patrząc na to ze swojej perspektywy i przez pryzmat swoich emocji, był to dla mnie y, utwór o miłości, ale miłości romantycznej. Kobiety i mężczyzny, tak, jakiejś nieszczęśliwej miłości, ale wielkiej miłości, dużo smutku w tym utworze, a znam sobie sprawę, że mogę się mylić i chciałam zapytać Ciebie, o czym jest ten utwór do końca? Tak naprawdę to jest o egoizmie, ale też jest o byciu zakotwiczonym w przeszłości. No więc właśnie. I to, to takie było niby piękna miłość i ta jedna jedyna, a z drugiej strony Właśnie coś, co trzeba puścić pewnie. I Fajnie idem. taką miałem, miałem spotkanie w piątek, jak grałem w Lublinie. Dziewczyna do mnie boś po koncercie, jak tam podpisywałem płyty, robiliśmy zdjęcia, podeszła i powiedziała, że bardziej się jej podoba ta piosenka z Julią Wieniawą e, w wykonaniu Julii Wieniawy, bo jak śpiewa to kobieta, to jest w porządku, a jak śpiewa facet, to jest taki skurwysyn wtedy, nie? Naprawdę? Tak, tak. A w, e, tak. No nie no, ale jak jesteś kobietą, to wyobrażasz sobie tego Twojego faceta Boże z przeszłości, który to śpiewa, no to wtedy wydaje no to mi się, ja że to kobiety, Co sobie, kobiety no, no właśnie, dlatego właśnie jestem to Ja nie wiem też, dlaczego kobiety przepadają tak za, ty, za, 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 tym za tym kawałkiem. Może po prostu bo to jest ładna piosenka, ale, ale to jest ten bezwzględny utwór. Tam nie ma w bridge'u. Nie ma jakiegoś. No tak. Ale jednak coś tam coś. Tak, tak, jest nie po ma, nie ma. Po strasznym utworem o po prostu ego, ego, no, egoizmie, o takim no, wykorzystaniu człowieka. Więc rzeczywiście ruchy? ta laska miała rację. Takiej obojętności też, prawda? No, w, wiesz no, tak, no, z wykorzystaniem, z użyciem uprzedmiotowieniem drugiego człowieka. No umówmy się, to tak już nazwijmy to po imieniu, tak. że, e, że, nie, że nie jest to po Bożemu, Nie jest to tak, jak ksiądz przykazał, że najpierw e, że najpierw koleżeństwo, potem przyjaźń, potem narzeczeństwa, potem e, ślub i zamieszkanie razem. Dzieci, tylko, tylko od razu chodź to wino z tym winem tutaj, ale generalnie na nic nie licz. No. Mm, dokładnie, nawet to... cię nie odprowadzę do drzwi, tak Nawet na cię do drzwi nie odprowadzę, no a jak zobaczysz mnie jutro z, z jakoś inną, to w ogóle o co ci chodzi przecież, nie? Tak więc, ale więc o tym jestem kawałek. Ale jest tam jest ten romantyzm, którego się możesz doszukać, którego mogłam. No... Ewidentnie można się doszukać, bo tam ktoś był wcześniej. Tak, to jest ten element robotyzmu. I dlatego kogoś tak. byłeś zupełnie inny. Czyli to nie jest dlatego, że ja po prostu, że jestem po że jestem prostu. Jem, tylko mm -hmm. dlatego, że ona tam była i ona mi to serce skradła. Na na tak. To jest ten taki. To straszne, że dekadencja mogła dopaść do człowieka i sobie myślał: Nie no, to już wyczerpało się limit, już więcej tam już nie przyjdzie. Ale dobrze. No, ale, ale to jest myślę, że, 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 że wspaniałość uniwersalizmu tej piosenki polega na tym, że wielu ludzi, niezależnie właśnie od płci, yy, ma na końcu taką historię i się mogą może I z tym utożsamić albo bardzo podobną, no nie? ona może być tam zupełnie inna, ale zawsze tam coś znajdziesz dla siebie, tak, to jest nie? piękne że, w muzyce. po prostu niekoniecznie wcale jest trzeba iść z kimś do łóżka, ale czujesz, że, że jest, że, że to, to jest najczęstsza sytuacja, jak jeden związek ci się skończy i od razu zakładasz tindera albo tam, nie wiem, idziesz mm -hmm. na jakąś kolejną mm -hmm. randkę, wierząc, że ta osoba ci to odczaruje, a ty jeszcze nie, właśnie, nie przeżyłaś tych uczuć. To jest kluczowe. Trzeba Nikt nie, nie uczył do cholery nas, jak przeżywać uczucia. I nie uczy dalej. W szkole uczą cię całki, uczą cię jakiś tam mitochondrii. Był taki nie... przedmiot jak wychowanie do życia w rodzinie, ale <głos> tak, <głos> właśnie i... możemy się tylko z tego zaśmiać. I wiedza, o społeczeństwie, wiedza o społeczeństwie i praca techniczna i... i worek ambu. W wtedy. Tak, I... Niewątpliwie. No, i... Nie ma to sensu. Powinno, powinno się uczyć dzieciaki, jak przeżywać smutek. Jak jesteś rozniewany. to to możesz teraz zrobić? Kopnąć no, ścianę, okej, okay, a może to się Ale daj sobie też czas na przeżycie daj tego czasu no. i smutku i właśnie na te żałobę po nieszczęśliwej miłości. Ale dobrze. Ja się bardzo z mi przykro, że musimy pędzić, bo yy, dobra, to tak szybko tylko zahaczę o teksty, bo. To już jest temat też na inną rozmowę, ale to słuchanie tych utworów, w których rozumiemy tekst, będzie zawsze inne niż słuchanie tego y, gwizd, gwizd, wygwizdanego na przykład utworu. Oczywiście, bo y, ta y, warstwa li, liryczna, tekstowa no to jest jeszcze jakiś tam inny obszar, prawda w, w ciele, który, do którego to dociera. Sama muzyka jest oczywiście też super ważna i też można ją tak odbierać. Na pierwszej twojej płycie wilczyły go, doszukałam się, doliczyłam się aż pięciu utworów napisanych po angielsku. Potem już na Cztery, czterech chyba pięć. pięć, pięć i, i bo piąty ten jeden piąty ten był bonusowy. Łączony, włączony, tak. no. I, I potem już na żadnej z płyt y, nie mm -hmm. było niczego po, angiel po angielsku. To dlatego, że pierwsza płyta była taka samodzielna i przez to, że być może nie miałeś tylu pomysłów na tekst, no to te teksty po angielsku jakoś łatwiej Ci przychodziły, a potem już mogłeś czerpać z tekstów innych. Nie, to trudno powiedzieć, że samodzielna. Wszystkie płyty są samodzielne, tak, tak, a ale, ale ja się tak nie i czułem tekściarzem jakieś... nigdy. Mm -hmm. I, i, I w ogóle y, ja lubiłem śpiewać po angielsku. I angielski y, y, był tym językiem. Y, bo ja się zawsze bardziej czułem. Muzykiem a nie tekściarzem jakby. Nie wiem, jak, Rozumiem, czy, że, tak, kompozytor, że, bardziej ta komponowanie tej muzyki. Na tak. y, muzyka bardziej y, była zawsze na pierwszym planie, mm -hmm. y, a, 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 nie, a, a nie słowa. Oczywiście słowa były istotne, ja też przy narodzinach hip-hopu miałem okazję być Polko Polskiego i tak. y, 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 y do dziś cenię ten gatunek właśnie za to, y, ale zawsze ta melodia u mnie była na pierwszym miejscu i przede wszystkim... Najtrudniej było ci po prostu dopasować ten Ja byłem osłuchany w anglojęzycznych mm. twórcach i dlatego mm. tak so, takie dźwięki wydawałem. To jest częsta też pułapka u, u wielu takich wokalistów. Dziś nie to ja ci powiem tworzy. uczciwie zupełnie, że nie są to moje ulubione utwory. Te, które wykonujesz po angielsku. Yy, I to może tutaj postawię kropkę po tak, prostu, ale... ale za to, mhm, dobra. Wiesz co, właśnie chodzi o to, że ja dosyć późno zacząłem, zacząłem po, angiel... po polsku e, wykonywać piosenki, bo chyba na Skoczek to jest, to jest pierwsza taka oficjalna piosenka, więc późno się za to zabrałem. Normalnie to, się, to wiesz, dzieciaki piszą, hip-hopowcy czy jakieś bardowie to no pewnie. piszą. pewnie, w podstawówce Ta, nie? na, na lekcji. i, i, te, i te, tych piosenek powstaje dużo. Moja droga jest inna. Ja, ja bardzo późno po to sięgnąłem i y, odpowiadając na twoje pytanie, dlaczego później się już nie pojawiło nic mm -hmm. po angielsku, bo ja y, właśnie na pierwszej płycie najbardziej poszukiwałem i najbardziej byłem, no takim byłem artystą poszukującym, że mam tam mocne utwory po polsku, które są fajne dla mnie, tak. nie, lubię je grać były szczere właśnie, to co miałem, to tam dałem, ale... Y, Oczywiście, jakieś podejścia do, do, do utworów, do tych linii anglojęzycznych były po polsku, ale to jakoś tak mnie nie przekonało i stwierdziłem, że, że, że wypuszczę to tak jak jest. Ale gdybym zrobił wszystko po angielsku, myślę, że bym nie osiągnął tego, co, co udało mi się osiągnąć. I, i, I też grając te kawałki na koncercie, czułem, że. Powstaje jakiś rodzaj dystansu między tak, no, ja myślę, I ja myślę, że. dlatego wycofałem z tego. Że, Także twoją mocną stroną jest ta właśnie relacja z słuchaczem, też za pośrednictwem tekstu, przez to, że są to często bardzo emocjonalne teksty, z którymi ludzie się utożsamiają. I, osobiste i, i też. To jest osobiste i to, i to jest ważne w przypadku twojej twórczości. Pędzimy dalej, ale powiedziałeś o tym, że twoja droga jest inna i o to cię bardzo chciałam zahaczyć, bo jesteś na rynku muzycznym już no, kilkanaście lat. Powiedziałeś o tym piku w 2014 roku. Ale ty wciąż nie przebiłeś się do takiego szeroko pojętego y, y, mainstreamu. Mhm. Nie, nie osiągnąłeś tej popularności, którą na przykład wspomniany w twoim podcaście z żurnalistą Cortez. Wyobrażam sobie to tak, Kortez, że Cortez, Krzysiek Zalewski, y, Organek, tak, y, y, wielu kolegów. Oczywiście, ale no to, y, myślę, że to porównanie do Corteza było bardzo trafne, bo to jest y, trochę... Y, podobne w odbiorze, takie. Mogłem być nawet przed Kortezem. Myślę, że tak było też. Ale wiesz, no wiadomo, no, on zarobił całkiem spore pieniądze, miał ten, ten, ten swój moment, kiedy wykorzystał to, co zrobił. No a tutaj nie będziemy dyskutować wcale, wiesz, teraz o umiejętnościach, tylko umiejętności wykorzystania bardziej momentu. I tak sobie pomyślałam, że pewnie jest trochę tak na rynku, że nie może być... Dwóch Kortezów, na przykład, nie? że zabrakło Twoim zdaniem czegoś takiego ekstra do tego? Czy ty może się broniłeś sam przed mainstreamem, bo na przykład nie godziłeś się na warunki, jakie panują w tym świecie? Jak to było w Twoim przypadku? Czy po prostu czasem potrzeba jakiegoś szczęścia? Nie Wiesz wiem. co? To jest bardzo. Próba odpowiedzi na to pytanie. Mnie usatysfakcjonuje odpowiedź, nie wiem, jeżeli taka ona jest. Ja zaraz odpowiem w krótki sposób na, na to, mm. ale żeby na to odpowiedzieć, to trzeba byłoby wziąć jakiegoś kogoś z wytwórni, kogoś od PR-u, e, psychologa e, i tak dalej, i tak dalej, a, a, a ja mogę to skwitować, że może tak miało być. Ale ja mam tutaj trochę taką m, cie, ciekawe... M, Bo najgorzej jest rozmawiać, że trzeba było, nie? Trzeba było coś innego. Trzeba no, było pójść do rmf albo nieskończoność. trzeba nieskończoność zrobić duet tam, nie wiem, z, z kimś, albo wiesz no, a żeby to, to dało coś nam, mm. nie wiemy. Rozmawiałam z moim przyjacielem, zresztą świetnym muzykiem, no i, e, i tak mówiliśmy sobie, że kurczę, może to jest tak, że ten pik muzyczny jest trochę związany z tym pikiem, jeżeli chodzi o wiek. No nie, że jest taki wiek, w którym łatwiej się przebić. Jeżeli ty już tego nie zrobiłeś w tym czasie, to tak. um, no to już to będzie trudne. Chociaż ja uważam, że Płyta Ogień, w ogóle nowy album, który w zasadzie też trochę wciąż jeszcze promujemy, Ogień. tak mhm. jest. I um, powiedziałam tylko być może niewyraźniej za szybko, bo teraz tak pędzę. Moim zdaniem, jest to najlepszy album twój. I Dziękuję. ja nie miałam zbyt wygórowanych oczekiwań, jak sięgałam um, po tę płytę i byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, jest świetna, jest absolutnie świetną płytą, naprawdę, więc wielkie gratulacje. Mi miło. I pomyślałam sobie wtedy, że może to jest ta płyta właśnie, na której się wybijesz. No ale potem rozmawialiśmy z przyjacielem o tym wieku, ale za chwilę mówimy, kurczę. To wcale nie jest powiedziane, że nie, bo zobacz, jest spięty. Um, czyli, żebym teraz nie przekręciła Hubert Dobaczewski, tak? Dobrze mówię. Mhm, ehm, mhm. Laocze, który tam, nie wiem, ze trzy lata temu wydał płytę, która totalnie się nie przyjęła, y, nic się nie zadziało. Teraz same soldauty Płyta jest tak słuchaj, super. Tak, no. Y, no, świetny odbiór i on teraz przeżywa swój pik, a ten pik wiekowy, o którym mówiłam przed chwilą, ma już za sobą, więc pomyślałam sobie, że to może być taka iskierka w tej naszej rozmowie i taka trochę pozytywna puenta, biorąc pod uwagę właśnie... Y, Twoją sytuację na tym mainstreamowym rynku? Ja nie wiem, czy tak, czy, czy, czy tak będzie. Na pewno to są, takie, to są takie tematy, o których ja kompletnie nie decyduję. Ja decyduję, czy będzie taka linijka, czy taka, czy będzie tak brzmieć, czy tak, czy tak zagram, czy tak. Tyle od ciebie mogę zrobić, że mogę przyjść do ciebie na podcast, mogę możemy sobie zrobić fajne zdjęcie, mogę coś napisać. Bardziej mi to pytanie było takie, czy ty masz poczucie, że ty przegapiłeś ten moment, albo że straciłeś tę szansę, czy jednak. Może tej szansy wcale nie było, a może ją straciłem. Mówię, a może trzeba, będzie, trzeba było, jeszcze. a może będzie. I tutaj nie wiadomo, czy księdza, czy piarowca, czy. czy, czy Kogo by zaprosić jeszcze do tej rozmowy, żeby się działo. Bardziej obok... chciałam poznać, wiesz, twoje spojrzenie. Ja nie na to. wiem. Ja, ja, ja mogę tylko powiedzieć, że ja bym chciał, nie? No ale tu, wiesz, ja bym chciał pojechać dookoła świata, nie? Pole, pole, no, i... jeżeli, e, m... Pytanie czy będą jest mi to dane. Pytanie, czy jest mi to dane, żeby były soldaut? I czy jest mi to A dane, są żeby, teraz? Być, żeby mieć. E, no teraz dopiero zaczęliśmy grać Aha. jestem Mieliśmy... po pierwszym koncercie, no, I to, jak? no to nie było sold nie? Może będą jeszcze dalej, zobaczymy, jak to, jak to dalej pójdzie, ale nie mam na to wpływu. Za chwilę jadę na koncert z Dawidem Tyszkowskim. On ma soldaty, grając też alternatywną muzykę, będą dokładnie dwa razy moczy, więc nie ma tutaj jej reguły. Bardzo się cieszę, że akurat że on, on tego doświadcza. Da, ja mówiłeś, że to fenomenalny chłopak. Bardzo wartościowy. Tak, no, widziałem, że na próbie o 16.30 już dziewczyny się ustawiały w kolejce. Żeby, żeby wejść jako pierwsze, także to, no, 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 to, to jest. No już... nie mów, że w 2014 roku żadna żadne dziewczyna się nie no ustawiały te w kolejce. To już też, też tak było, no ale no właśnie. Ale właśnie ja, i... Ja, ja, to jest najgorszy rodzaj samomasochizmu. Samo masochizmu, to jest bardzo ciekawe. E, żeby się zastanowić, za, 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 zadręczać czy, czy, czy jeszcze czeka mnie szczęście, czy jeszcze bym, właśnie będzie coś, jakiś wielki pik. Nie? Że, ci, ten dzień, cieszenie się tym dniem i tym, co, co mam, to jest jedyna rzecz taka, która nie pozwala zwariować. A tak to rozpamiętywanie właśnie przeszłości, że z kimś tam było kiedyś lepiej, albo w tamtych czasach nigdy nie było lepiej. Czyli nie, I nie zawsze chcesz się było bać, coś. że nie zdążysz po nie, prostu, nie. cytując <laughs> ciebie. No bo to, co było, to już było. To już w sumie, w zależności od filozofii, to już trochę nie należy do ciebie. Nie, ma, nie jesteś w stanie tam gmerać przy tym kompletnie. Jesteś w stanie się użalać, żałować, ale to komplet to, to po prostu ci nie, nie podcina skrzydła. Na no przyszłość, jedyny rodzaj przyszłości, który możesz kreować, Teraz, to jest to, co robisz w tym momencie. Czyli, nie wiem, coś piszesz, czyli coś grasz, coś wymyślasz w danym momencie. Czyli... To, gdzie kierujesz swoje myśli. Tak, to mm. tak bym uściślił. Tak. Ale nie to, co myślisz, bo to, co myślisz, to jest tragedia. Jakbym ci to, no, po, co ja myślę w ciągu dnia, o czym błagam. myślę, to, 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 to. Nawet nie chcę myśleć, co by było. jakbyśmy mówili. To jest jakaś swoich... tragedia. I <laughs> y, 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 y... Umysł z jednej, strony, z jednej strony może być Twoim największym naj, 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 naj wsparciem, z drugiej strony jest największym wrogiem. Oczywiście. Jak... Więc to, co robisz, w jakim kierunku idą Twoje działania, Twoje myśli, Twoje postępowanie w dniu dzisiejszym, to jest jedyna rzecz, na którą mam wpływ. Jeszcze zerknę na zegarek i, i dobra, jeszcze mam chwilę, i chciałabym zapytać o te występy gościnne. Trochę ich było i jedne były dla mnie na przykład bardziej wyjątkowe niż, niż drugie. Ten, o który chcecie teraz zaczepić na pewno, to występ z Mariką i utwór: Jak Rozmawiać. To jest kolejny z takich moich punktów odniesienia sprzed lat. Przepiękny utwór, absolutnie. Zresztą kariera Mariki też bym powiedziała, że była trochę taka, jest już taka trochę niewykorzystana, może tak. Miała tam że ma ogromny potencjał, a y, też się nie przebiła tak, jak moim zdaniem mogła. No ale dobra, nie będziemy teraz Wiesz, o nim rozmawiać. może jeszcze dodam co do tych karier, a może tak miało być, że, że niektóre osoby. Wszystko jest po coś, wiadomo. że niektóre osoby miały być popularne na tyle, ile były. Albo ten peak był Jasne, w momencie, ja sobie tylko pozwalam oceniać y, potencjał po prostu. To tylko o, to. Lady Punk, Perfect. Oczywiście. Y, to, to jest ki kilka takich zespołów, ale nie kilka ale nie kilkadziesiąt. Więc... Oczywiście. Oczywiście, że tak. Jest utwór Jak rozmawiać? I tutaj znowu zadam ci podobne pytanie jak przedtem, tylko teraz myślę, że odpowiedź y, 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 będzie y, bardziej konkretna. Y, też myślałam, że jest to utwór... Y, y, o miłości romantycznej i bardzo mi to pasowało wtedy do, do mojego życia i w ogóle. Natomiast okazuje się, że owszem, o miłości, owszem, trudnej, ale niekoniecznie romantycznej. Mhm. Musiałabyś mi przypomnieć to piosenkę, ale jest to miłość. Czy to nie jest yy, y, y, um, utwór o ojcu? No, jak najbardziej. Tak, ale w ale, ale, y, 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 Dawno go nie słuchałem, i. i, i ja nie i mogę, robić. bo ja się zacznę to śpiewać tutaj teraz, ale by tego, żeby tego nie robiła. Masz ładny głos no, nawet. Nie, fajnie nie. No, Jezu, już to śpiewałam dzisiaj ze 100 razy, i wczoraj cały czas, ale i też dopiero się o tym dowiedziałam od znajomych ze środowiska muzycznego, przygotowując się do tego podcastu. Nigdy w życiu nie spojrzałam tak na ten utwór, i nagle miałam takie, nie, no, nie, no niemożliwe, przecież. Jak rozmawiać mam z nią, kiedy słuchać nie chcę. Jak buduje się dom, komuś robię miejsce. No jak to może być o. A później mówię A. No właśnie, ale tygodnie. czy piosenki muszą być? Nie, nie, nie muszą, ale jak, i, jak perspektywa, z której ty słuchasz danego tak. utworu, jest istotna. No jest, jest na Nowej Płycie piosenka Wracam do domu, mhm. i to jest w ogóle utwór napisany z myślą o hospicjum dziecięcym. Bardzo taki, taki trudny temat, trudny wątek, ale ludzie polubili tę piosenkę. Z tego co widziałem tam po jakichś wyświetleniach, niekoniecznie wiedząc o tym, więc piosenka żyje trochę swoim życiem. Uważam, że wielkim sukcesem tej płyty jest to, że tam y, każda piosenka trochę żyje swoim życiem i zwykle jest tak, że naprawdę ja mam tak około trzech, czterech numerów, które mi się podobają na płycie i jak jest na przykład pięć, to już mówię wow, ekstra, nie, że jest, to jest dużo. pięć bęgerów. To jest a dużo. tutaj y, nie wiem, czy jest coś, co bym y, tak wrzuciła z tej płyty i uznała a, dobra, to to przełączam. W zasadzie y, każdy utwór mi się podoba i na razie jestem trochę w szoku, że tak jest jeszcze. E, ale no, naprawdę jest to bardzo dobra płyta i bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że przyjdziesz na... na koncert. W Warszawie już A, to nie. prawda był. Aha. To dzięki. Ale... Ja teraz zauważyłem, że jak już był. <słyszałem> <słyszałem> ale no, trudno. Ale przyjdę, no już wiesz, no już, już bywałam, więc. Ale dobra, czyli te, nie rozgrzebiemy teraz parę minut tego, jak ta przeszłość jednak wpływa na, na nasze życie, no bo ten utwór o ojcu też nie powstał, dlatego że nie myślisz o przeszłości, no bo nie da się mhm. o niej nie myśleć, prawda? Więc jest tak, to coś, tak. co wpływa na Twoją teraźniejszość, no. niestety. Albo myślę, że, że utwór, Jedyny Sen jest mi bardziej bliskim utworem niż, niż piosenka z Mariką sprzed lat pewnie. No, myślę, że kurczę to. 10, 10, 10 może o 8, nie pamiętam. No ja, ja myślę, że to było mniej więcej wtedy co brzask, że to jakoś tak było blisko siebie. Bardzo. To mógł być 2015 rok, okay. czyli 9 lat. Mhm. Tego w ogóle wiesz, wtedy jeszcze nie było tych wszystkich serwisów streamingowych i ja miałam tylko tą wersję live. Tam trochę był inny tekst, Tak, wtedy? Tak, tak. Ale no... Wiesz, w utworze jedyny sen ja, ja niczego tak naprawdę nie powiedziałem wprost. Ten utwór jest, jak, jak wiele moich utworów, taki jednak ubrany w, w, w tą melodykę, która pozwala wsadzić odpowiednią ilość słów i, Odpowiednim brzmieniu. Ale jest tam taki wers, e, który mówi wszystko o tym, że pomimo tego, że Ciebie nie ma, e, w lustrze wody e, widzę, widzę twarz, która przypomina mi o tym, kim jestem. I to jest właśnie to, to jest ten, to jest ten, ten wątek korzeni, wątek tej kotwicy, e, tych genów, e, tej przeszłości, która ma na Ciebie wpływ. I z jednej strony, może buddyzm, może jakieś inne filozofie mówią, że właśnie przeszłość nie istnieje. Z drugiej strony, nie do końca tak jest. A kiedy patrzysz na swojego syna, to myślisz sobie, że chciałbyś być podobnym ojcem jak twój ojciec? Tylko oczywiście wiadomo, że ten upgrade musi być. Czy że chciałbyś być zupełnie innym ojcem dla niego? No wiesz. Yy... Inspiracja do Jedynego Syna wzięła się z, 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 takiej, z, takiej, z takiej historii, którą usłyszałem, że e, młode niedźwiedzi chodzą po śladach starych niedźwiedzi nie? w śniegu. I to jest pytanie, czy chciałbym, żeby mój syn szedł po moich śladach. E, pewnie nie do końca, ale wiem, że i tak pójdzie. I e, że to doświadczenie, że życie nie polega na, na byciu... Idealnym, na byciu szczęśliwym, na byciu e, spełnionym, tylko na podążaniu, po, po jakich śladach. Pytanie jakich, pytanie czy. Tak, ale pytanie właśnie, czy chciałeś podążać po śladach, czy chciałeś być lepszym ojcem, że zawsze miałeś taką misję, odkąd urodził się to? Nie, sam? nie miałem e, nie, nie miałem, nie mam w ogóle tego. Staram się w, wyrzucić z siebie. E, to porównywanie lepszy mm -hmm. gorszy bo to jest w ogóle to niczego niczy, ni, niczemu nie służy chciałbym być najlepszy jaki potrafisz po chciałbym po prostu być dla, dla, dla niego ojcem y, Dostępnym. czasami mi się to nie udaje za pośrednictwem właśnie uzależnienia od ekranów telefonów i, 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 i widzę że że to jak jestem pochłonięty to mnie dla niego nie ma czyli na przykład sytuacja A pamiętajmy muszę... że jest jeszcze druga strona on też może być pochłonięty I zaraz będzie bardziej niż ja nie no właśnie. Ale to jest rzecz, którą ja chcę zrobić. Nie chcę być lepszy od nikogo, nie chcę być gdzieś z kimś rywalizować. Zależy mi, żeby być jak najbliżej niego. I, I tyle. I myślę, że on już w jakimś sensie po moich śladach może iść, bo widzi ojca, który ma swoją pasję, bo widzi ojca, który. który tak naprawdę to jest też fajne, że. Mm, bo gdzieś widujemy się nie wiem 3-4 dni w tygodniu, to jest cał, cał, całkiem ok, wynik. Że ma tatę, który który wtedy nie pracuje. Tylko jest dla tylko niego. Tylko jest, jest, jest obok, jest gdzieś. Więc to tak jest. Mój Ty muzycznie dobrze. nie podążałeś y, z śladami starego niedźwiedzia, a twój syn ma już takie zapędy? Wiesz co, nie no Mój, mój, mój tato w, potrafił grać na pianie, nie okay. Więc, więc on, on, on tak z kolei towarzysko, że potrafił gdzieś zagrać, fajnie w, w, u kogoś w, mieszka w mieszkaniu, na pianinie, pianin, jak było, zawsze grał piosenki. Ja, ja nie do końca poszedłem y, za jego przykładem, bo ja nie znam żadnych overo. Okay. <t sniff możesz pomylić> <tyss> ja jestem takim trochę introwertycznym muzykiem, takim wsobnym, że ja sobie lubię że właśnie rzeźbić rob, swoją szt sztukę, a on chyba tak bardziej... Odtwórczo ale, Tak, bardziej tak, żeby ja ucieszy, bardziej. Żeby ucieszyć i, i innych. Ale, do, ale dobrze to robił. Miał grów, miał jakiś miał, miał, charakter miał ,Yeah, miał tw w tym graniu, e, a ja jestem zupełnie inny. Ale... Mm, no ale tak, skądś to się wzięło. A twój syn? Woli grać piłkę niż na ukulele, chodzi na zajęcia, ale też mnie przypomina, bo ja też nie chciałem ćwiczyć, ale moją płytę śpiewa na wylot. Zna wszystkie teksty więc Jest tym to, najważniejszym to recenzentem. pochodzenie, on nawet nie jest recenzentem, on po prostu jest jest Żyje, tą, żyje tą muzyką, tak. I więc on, w, w, patrząc pod tym kątem, on idzie moimi śladami, bo widzi ojca, który coś robi fajnego. Ostatnio, jak po koncercie warszawskim, podpisywałem tam płyty, coś się pod, podszedł, bo był. Tato, ty, ty, a ty jesteś sławny? Nie, wiem, nie, nie aż tak sławny jak niektórzy YouTuberzy pewnie. Albo inni influencerzy. Albo Lewandowski. Albo Lewandowski. Dokładnie. Teraz będziemy musiał sobie odpowiedzieć na pytanie, czy będzie chciał być Lewandowskim i grać w piłkę. Czy... Na pewno gdzieś to widzisz, no, że, 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 że to bycie na scenie i to podpisanie tych kilku płyt, nawet, że jest to jest czymś, czymś ważnym, że to jest. Mhm. Ale czy tak naprawdę to jest ważniejsze od, od, od taty, który pracuje w, w sklepie, czy gdzieś tam sprząta ulicę? Ja bym właśnie tak chciał uczyć dziecko, że wszystko jest ważne. Że wszystko jest, że szacunek buduje wszystkiego, bo trochę się warunkuje ludzi dzisiaj nie, sukcesem, tymi lajkami, że to jest ważniejsze od tego. Ten podcast jest ważniejszy od, od tego podcastu, Myślę, bo ma więcej że sobie Nawet jeszcze nie zdajemy sprawy ze skutków, jakie to będzie miało. Powoli mhm. oczywiście tak, ale myślę, że to jest jakby... Oscar Wilde tak powiedział comparison is thief of joy. Nie, Czyli... Dokładnie tak było. Dokładnie, tak było. Słuchaj, mogłabym cię oszukiwać i ci mówić, że jest 10 minut wcześniej niż, niż jest rzeczywiście, ale by była ta pora, przez nawet dwie minuty po tej porze, o której miałeś stąd wyjeżdżać. A że jest to koncert, no to jestem skłonna Cię wypuścić stąd. Może zrobimy w takim razie dogrywkę, już używając tego żargonu piłkarskiego, skoro pojawiło się hasło granie w piłkę. No bo teraz musimy już kończyć, niestety. Więc trzymam kciuki i też za dzisiejszy koncert, ale za każdy kolejny. No i zobaczymy, czy te soldauty będą. Mam nadzieję, zapraszam. Zapraszamy wszystkich. Jeżeli chodzi o listę koncertów, cały line-up, to na Twoich mediach społecznościowych, czyli na Instagramie pewnie na Facebooku. Dokładnie tak. No, idziecie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.